Cześć i czołem. Witam was w kolejnym vlogu. Załadunek trwa. Pakujemy jęczmień. Na jęczmień mam kontrakt podpisany. Także ładujemy. Jadę na skup. Słuchajcie, no, cena niezadowala i tak jadę, wywiąza się z kontraktu. Podpisałem kontrakt, jak to wszystko zaczęło lecieć tak ostro w dół, to podpisałem kontrakt. Także i tak mam teraz no wyższą cenę niż to, co jest na tą chwilę oferowane, bo mam po 675 net. Także dojeżdżam już. Zaraz się będę rozładowywał. No i opryskiwacz w ruch. Na pierwszy strzał zabieg T0. Tak jak już wcześniej mogliście zauważyć, w tym roku współpracuję z firmą Agrohes i tutaj będę korzystał z pełnego doradztwa ze strony Agrohestu, ale również i środków, które oni posiadają w swojej ofercie. Tym samym was chciałbym zaprosić na ich stronę, link macie w opisie. Z kodem AgroKuzyni macie rabat dostępny na środki, ponieważ również u nich działa sklep internetowy, także również chemię możecie zamawiać z rabacikiem. No na te czasy zawsze dobre parę groszy zaoszczędzić na środku. No wiadomo, no razy ilość i to się robią kwoty. I teraz tak, zabieg T0. Na zboża działamy właśnie Terpiplant i Heptaplant. Nie są to środki takie standardowe, jak znamy z zabiegów T1, T2. No dzisiaj też super, bo nie wieje, dlatego chcę dzisiejszy dzień wykorzystać, bo praktycznie nie wieje w ogóle, ale mamy gdzieś około 6 stopni, także chłodno. Na zabieg taki właśnie zwykły, ze zwykłą chemią, no jest za zimno, a tę zerówkę z takimi produktami możemy śmiało jechać. W skrócie mówiąc, siarka, tutaj mamy miedź, Heptaplant 0,5 litra na hektar, Terpiplant 1,5 litra na hektar. Szykujemy, mieszamy, no i lecimy, bo trochę pól jest do objechania. Najpierw zboża, no i trzeba działać, wykorzystywać te okienka pogodowe, które są, a naprawdę no, wiaterek praktycznie nie ma. Nic, listek nie rusza, także trzeba działać. Beczka na 5 hektarów. I teraz tak, lejemy. Najpierw nalejemy Heptaplant. Mamy 2 litry. Teraz włączę jeszcze mieszadło i 0,5 litra. Teraz Terpiplant 1,5 litra, więc na 5 hektarów daje nam to 7,5 litra, więc idzie cały baniak.
Mądra Lux. No i zaczynamy. Pierwsza działka. Teraz jesteśmy na Przężycie. Jest to Corrado. No warunki idealne, słuchajcie. Wiaterku nie ma wcale. Naprawdę, aż by się chciało. Aż się chce pryskać. I teraz jęczmień. Teuto na ekranie. Szyby muszę ogarnąć teraz, jak będę napełniał opryskiwacz. Teuto też fajnie, gdzie nie, gdzie są miejsca jakby za mokro, takie wiecie, żółte i trochę te rośliny są do tyłu. Ale nie wiem, czy to za mokro i za zimno jeszcze. Czy to robak? Nie wiem, są takie place niestety, ale na wszystko nie ma rady, no idealnie nie będzie niestety. Przy pierwszej dawce nawozu tego nie było, a teraz o, tak to wyszło. 20 marca w kraju blisko 600 blokad, nie inaczej jest u nas, jedziemy na blokadę. U nas w naszym powiecie w sumie 4. Obstawiamy dojazdy do autostrady, także nie będzie ani wjazdu, ani zjazdu z autostrady. I na przelot. Głosowanie na Radzie i będziemy głosować jako państwo członkowskie. Aha, jako państwo. Tak. Mm. Przeciw... No bo właśnie mi się tak wydawało, tak, że oni nie głosowali. Przyjmą się od głosu, dadzą głosy Hiszpanom. Ale wstrzymanie to jest przeciw. Ciśniemy z drugą dawką azotu. Słuchajcie, a ciśniemy dzisiaj z tego względu, że w nocy i jutro mają być jakieś opady. Druga dawka. Aktualnie żyto KWS Gilmore. Żyto hybrydowe. No działka, która bardzo fajnie wygląda. Jest potencjał na fajny plon, pomimo tych piasków, które tu mamy. Także druga dawka idzie 200 kilo na hektar. Tak więc zamkniemy się w 108 kg czystego azotu. Tutaj wystarczy. Na działki, gdzie są jeszcze większe piachudry, gdzie nie ma wizji w ogóle na no jakoś mega udane plony, myślę, że zjedziemy z 200 na 100-150. No na ten rok nie ma co chyba większych kosztów robić. No nie widzi mi się to, także wolę ograniczyć to nawożenie. No rok nie jest zachęcający na bicie jakichś rekordów. Swoje trzeba robić, więc no robimy. Ale no, tak jak mówiłem, życie tutaj nie wiadomo jak, szaleć nie będę. On cię już tak coś kropi, tak cały dzień. Cały dzień kropi, przepaduje. Wcześniej już, ile, z 2 godziny temu tak fajnie przycisło. Ale chwila, to ile padało? 10 minut. I się rozeszło.
Tak więc rośliny praktycznie suche, a na noc coś ma więcej popadać, idzie od zachodu jakiś deszczyk, jutro też w ciągu dnia ma popadać, ale jutro na przykład nie miałbym czasu zrobić ten wjazdu z rozsiewaczem. Tutaj działka, którą jak możecie kojarzyć, gdzie była kukurydza, to była testowa na 6 klasie, która nie wypaliła, ale żyto, słuchajcie, naprawdę cieszy oko. Tutaj również hybryda, Gilmor, siana w totalną pustynię, ale co by nie mówić, wygląda ładnie, ładny kolor. Jesteśmy na życie. Szukamy przyczyny powstawania takich placków. Mamy bardzo dużo rdzy. Wyraźnie widać zarodniki. Jest i mączniak, i rdza. No niestety nie pomaga też wilgotność, bo mimo tego, że jest to dosyć słabe pole, jeśli chodzi o klasę gleby, taki bardziej miejsca z piaseczkiem, ale no niestety żaden gatunek łącznie z żytem nie lubi takich warunków. I trochę te roślinki podduszone, do tego zmęczone mocno chorobami, na pewno też płodozmian taki prostszy, zbożowy, też się w takich latach bardzo mocno niestety na niekorzyść odbija dla rośliny uprawnej. Tu widać na wszystkich pozostałościach, nawet na tych starszych liściach, one są praktycznie w 100% dzisiaj zjedzone. No, najwięcej dzisiaj tutaj no, tej rdzy, nie? Ale na pewno też ta wilgoć nie pomagała. Nie? Mimo tego, że słabe stanowisko, to widać, że może gdzieś krócej, głębiej warunki do siebie roślinów też nie były idealne. No, rośliny są mocno zmęczone. Ono zgasło później, na wschodach było ok, tak? Na wschodach do zimy było ok, ona teraz jeszcze z pierwszą dawką było ok, a teraz ona właśnie zaczyna iść. Wiesz, bo po łokaśku to nie wygląda. Ginie. Tylko, że łokoś na żyto to tak średnio na jeżę. Nie, one po prostu się wymęczyło tu z racji tego, że wcześniej było bardzo wilgotno. To ono po prostu tylko doszło, teraz jest po prostu słabsze i zaczęło to słabsze padać, nie? Po prostu było na piachu było za mocno. U nas pod kurnikiem, gdzie tam są, piach jest, nie? To rzepa jest zginął nawet, nie? Gdzie on system miał taki, ale... Co da? O, jakiś chrząszczyk. Biegaczowaty. Nie, ale on ewidentnie męczy, całe wyfioletowione są, czyli z korzeni, ani fosfor, ani azot, pobiera, tutaj nie idzie nic, nie? Te place, one już takie zostaną, tego się już nie cofnie, nie? Zdechły korzenie, one się utopiły, one się udusiły. Jak się zaczęło krzewić na dobre rzeczy, to rzuciło, nie? Gdyby było po szkodniku typu łokać garbatek albo coś takiego, bo zwykle od miedzy albo z granicy jakiegoś innego pola, co jest gdzieś tam zapuszczone, albo jest monokultura, to wtedy takimi żerami wchodzi wyraźnie w pole, ewentualnie w placach, ale łokoś raczej od miedzy, od jakiejś innej uprawy. Kloniarka to zdecydowanie widać po całej uprawie. Tutaj no w żytach to jest też niebezpieczny szkodnik. Może te uszkodzenia były, ale tak, że wschody były dobre, że obsada była, to niestety dołożyła się do tego no głównie warunki pogodowe. Nie? No i stanowisko to przede wszystkim. Nie? Żyto może jest tym gatunkiem, który uprawia się, jak to mówią, żyto działki. Że to pożycie i tak całe życie. Chociaż na niektórych stanowiskach takich lepszych, to no, warto wiadomo inwestować w żyto i w skracanie i w odpowiednie nałożenie. Czy to biegi fungicydowe tak samo. Żeby ten próg uzyskać jak najwyższy, a te słabsze stanowiska niestety, no one się mszczą w takich warunkach. Ale to jest, moim zdaniem, 90% to jest wina wody, dołożyły się do tego choroby. Jest co jest. Jasne. Na pewno będzie skutkowało to bardzo wysokim porażeniem we wczesnych fazach, gdy zboże startuje, pojawią się pierwsze kolanka, gdzie należy zboża ochronić na praktycznie cały okres wegetacji. Pierwsze źdźbła są bardzo ważne, ten pulon kształtuje się już wcześniej, tak naprawdę od jesieni, od tych gatunków, kiedy zaczynają się one krzewić. Później to dokrzewianie przebiega w okresie wiosennym
i w tym momencie no, jest to największe zagrożenie dla roślin, gdzie straty z powodu występowania chorób i działalności i szkodników przy okazji to są bardzo duże. Takim zabiegiem w technologii standard jest zastosowanie kombinacji trzech preparatów. Jest to cyflamid 0,2 litra na hektar w połączeniu z Promino 0,5 litra oraz w dalszym ciągu bardzo dobre, skuteczne działanie czyszczące, zapobiegające występowaniu chorobom, rozprzestrzenianiu się zarodników i działaniem systemicznym charakteryzujący się preparat Heptaplant. Oczywiście przy tych zabiegach T1 należy pamiętać o wykonaniu także w połączeniu lub w rozdzieleniu w zależności od warunków zabiegów z tak zwanych skracających czy też dokrzewiających roślin. W połączeniu z dawką odpowiednią azotu przy przerzedzonych plantacjach wymokniętych, pozbawionych części korzeni powietrza i słabszym ich rozwoju, należy je dokrzewiać, czyli przyhamować źródła, które się mocniej rozwijają, dodać pewną część azotu, która pozwoli zbudować większą masę zieloną i dojść do głosu tym źdźbłom słabszym, które w normalnych warunkach by obumarły. Jesteśmy na rzepaku właśnie i mamy wysyp. Zobacz. Widzicie, nie widać. Zobaczcie. Tu są na ręce. No jest to pogoda, mimo tego, że tak zimno, pierwszy dzień troszeczkę wyższej temperatury i słońca i mamy znowu masowy pojaw chowacza. Także dla tych, którzy nie wykonali jeszcze zabiegu fungicydowego, koniecznie w połączeniu z ochroną na chowaczy. Jak najszybciej. No a teraz właśnie, no a te dziurki, noc ma być przymrozek. A te dziurki, które tutaj mamy, to są dziurki od pchełek jeszcze z jesieni na starszych trochę liściach. Ale chowacza, o tu pięknie siedzi jeszcze na liściu. Idzie sobie koleżka. Tak ładnie szedł. Ale... Zapraszam panowie. On dosłownie wyszedł teraz. Każdy jeden. Widzicie? Ale trąca, jak to jest duże. No i teraz właśnie jak jutro niby przymrozek, czy w nocy przymrozek? To nie, to ze skracaniem fungicydem. No ale sam zabieg na chowacza? Dzisiaj? No to tak, chociaż insektycyd też niestety będzie działał gorzej. Wiesz co? I zrób to jutro. Nie wiem, tego dzisiaj. Zrób to po przymrozku. I co zrób wtedy? I dodaj do tego rzepak. Zrób cały fungicyd rzepak plus insektycyd. To wszystko doczytaliśmy. Mhm. Rzepaku plus tak z 2 kilo, po 3 max. Po święta będziesz robić słodyszka. Pierwszego. Pokaż mi Emilia gdzieś do zdjęcia, żeby zrobić. Gdzieś do zdjęcia, dobrze. Każdy jeden bierzemy. Jak znajdziesz pęknięcie, to będą jaja złożone już wszędzie. Co masz? Masz gdzieś pęknięcie i złożone? To powinny być jaja już złożone w tych uszkodzeniach. Ale to musiało być takie bardziej wystrzelone. Chociaż to są jaja pewnie już i tak. Nie wiem, czy jaja teraz zauważysz. Wiesz co, czasami jak są świeżo złożone, to widać, nie? I teraz są na pewno. Na pewno są gdzieś, jak będzie gdzieś szczelina taka, najlepiej jakby był pęknięty mechanicznie, nie? Tu mamy przykład już uszkodzeń pędów, które najprawdopodobniej chowacz już poskładał jajem. Pierwszy jego wysyp jakiś tam tydzień, półtora temu i już mamy inwazję na roślinę. To są miejsca, w których bardzo szybko są składane jaja i szkodniki wchodzą w roślinę, dlatego preparat powinien być systemiczny, nie tylko kontaktowy. Jest próba, słuchajcie, ale nie siewu, tylko zbiornika i agregatu. A ja w agregacie, jak widzicie, już widzę tutaj na ośmiorniczce Texel. Są dziury, dopiero po pierwszym przejeździe, znaczy jak zaczęło to wszystko jechać, zauważyłem, że tam są żery na tym Dexlu, małe dziurki, wylatuje. Ale jadę teraz i tak pod łubin, który i tak będę siał tradycyjnym siewnikiem, normalnie, także co wyleci na ziemię, tak z wierzchu będzie ten nawóz, to i tak będzie wymieszany później z talerzówką, także to nie problem. A i słuchajcie, pierwsze siewy buraka. Będzie się wszystko już spięte, idzie.
No i tak, ogólnie stanowisko nie jest tutaj igła, podpasowy się w buraka, ponieważ tutaj była wykonywana orka bodajże na jesieni. Teraz było to uprawione, miał być tu siew tradycyjny, no ale tam ze względu, że gospodarz też chciał już mieć na już zasiane, a ja mówię spoko, no mogę zasiać, trochę agregat wypłycę, tak żeby zrywał po prostu ślady za ciągnikiem, no i możemy siać, no i siejemy. Tak to wygląda, także no też trzeba wziąć poprawkę na to, że mamy pulchno na polu, ale tak już poustawialiśmy, że jest to wszystko ok, tak jak na te warunki, które tu mamy, no i siejemy, działamy. Co jeszcze tak trzeba będzie zrobić, to no żeby to się z tym dobrze jeździło, to będzie trzeba dorzucić obciążenie przy zbiorniku, takie jakieś ze 150-200 kg, będzie trzeba gdzieś tam uwiesić, bo na pusto drogą trochę buja teraz, a jeżeli zrobimy tutaj na kukurydze, gdzie już dojdzie rama druga w siewniku, bo pozdejmowaliśmy te końcówki, a przyjdzie rzepak do siania, gdzie jeszcze dojdą po dwie sekcje, to już w ogóle będzie ciężar większy na dupie, więc no, trzeba tutaj na pewno trochę dołożyć obciążenia na przód. Poza tym idzie, siewnik sieje ok, cały czas mam tutaj podgląd, wszystko gigant.